Jedziemy do Katowic sprawdzić, o co chodzi w tym całym Ironsie, po to, żebyście wy nie musieli robić. Robić. Albo właśnie robić. Robić. Bo takie fajne, żeby robić. Tak, ciężko właśnie nie możemy jeszcze powiedzieć, jak tam jest. Nie mogę wam dać swojej opinii, bo tego nie robiłem. Zrobię, wtedy wam powiem, czy było fajnie, czy nie fajnie, czy warto, czy nie warto, z mojej perspektywy. Jesteśmy w Katowicach. Przyjechaliśmy tutaj, aby wziąć udział w wyścigu Hyrox i powalczyć o możliwie jak najlepszy wynik. Start jest o godzinie 17.40. Do startu mamy jeszcze ponad 3,5 godzinki. Także jest kupa czasu. Idziemy się zarejestrować. Zjem jeszcze jakiś posiłek. Popatrzę, jak wyglądają ten wyścig inni zawodnicy, aby przyjąć jakąś strategię. Ok, let's go. Nagrywa? Tak, jesteśmy po rejestracji, mam numer startowy, mam chip w kieszeni, później założę go na kostkę. Idziemy teraz zrobić małe rozeznanie, jak to wszystko wygląda. Potem posiłek, szatnia, rozgrzewka i wyścig. To w skrócie najbliższe 3 godziny. Co jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, zapisałem się na te zawody, gdzie w przeważającej ilości jest tutaj bieganie, z którym jak wiecie nie do końca się lubię, ale tym bardziej traktuję to jako wyzwanie. Chcę się sprawdzić, taki jest cel, także będzie wycisnę. Mamy jeszcze 50 minut do startu. Przebrałem się, oddaliśmy torbę. Jesteśmy na strefie rozgrzewki. Myślę, że lekko się rozruszamy, porozciągamy. Potem sprawdzimy sanki, jak to wygląda. Jakiś stresik? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Myślę, że taki pozytywny stres wejdzie gdzieś na kilka minut przed startem. Zero presji. Na pewno nikt tu się nie spodziewa jakiś super, że tak powiem. Kurde. Presji nie czuję, ale mam wrażenie, że sporo osób jest bardzo ciekawych tego, jak mi pójdzie. Szybciej niż myślałem. Normalnie 20, 5 minut normalnie. Mega fajnie. Bardzo przyjemny trening. Tylko trochę nogi. Do otwierania listu. Sympatyczny prezent tutaj od kolegi. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Polecam tego pana. Trzymaj się. Dajcie na Instagramie, podlinkujemy. Zajebiste nożyki czasem. Czuję się bardzo dobrze, zadziwiająco dobrze. Cały wyścig ukończyłem z czasem 1.14. Okazuje się, że jest to 21 wynik całej stawki, także bardzo przysłuchajcie. Chciałem go zrobić poniżej 1.30. Zrobiłem z bardzo dużym, że tak powiem, zapasem, jeżeli chodzi o stosunkowy wynik.
No co mogę powiedzieć, no. Dobrze się bawiłeś? Bardzo dobrze się bawiłem. Kondycyjnie, wytrzymałościowo. Czuję się bardzo dobrze przygotowany, bo w aktualnym trybie treningowym moje soboty wyglądają podobnie. Robię dwie jednostki o podobnym wytrzymałościowym charakterze, więc oddechowo fajnie. Jedynie bardzo mocny nacisk w tym wyścigu jest na nogi, stricte na nogi. No i mięśniowo te nogi dały się znać. Stopy bardzo mocno odbiegania i czwórki, zaczynając od pchania sanek, potem wszystko tak naprawdę angażowało czworogłowe wykroki, dobiłe nogi, wallbole, dopełniły wszystkiego i tak naprawdę jest jeden wielki kwach, ale ogólnie satysfakcja jest. Będziesz dalej próbował? Powiem wam, że będę. Zrobię to jeszcze raz, ale po sezonie. Teraz się skupiam na eliminacjach na Gamesy. I jeżeli będzie organizowany w Polsce, bądź w którymś kraju, niedaleko event w okolicach listopada, grudnia, przygotuję się do niego. Zrobię 2-3 miesiące pracy stricte pod to i wystartuję i będę chciał pobić swój wynik. Myślę, że jestem w stanie to zrobić poniżej 1.10 i powalczyć o top 3 w swojej grupie wiekowej. A i być może o awans na Mistrzostwa Świata. Fajnie, kolejny cel. Pewnie. Ekstra.